Co byście powiedzieli na to, gdybym nagrał kurs, zaawansowany kurs odklejenia duchowego? 8 godzin zaawansowanej teorii na temat tego, jak się odkleić. Stoję sobie tutaj, ubieram się i tak właśnie sobie kminię, bo idę na spacerek z Jarkiem teraz. Pomedytowałem sobie dzisiaj. I tak przyszła do mnie taka fajna energia. Wiecie, wiosna przychodzi, wszystko się budzi i tak człowiek też energetycznie się lepiej czuje, nie? Tak właśnie się ubrałem i stoję sobie tutaj i tak minie. Może to ma jakiś głębszy sens, słuchajcie. 8 godzin takiego kursu o tym, jak się odkleić. Może ja nie doceniam tego, że odklejenie może być całkiem przydatną rzeczą, nie? Bo to taki pejoratyw, nie? Wiecie. Wiem, kiedyś byłem bardziej odklejony. Teraz mniej. Albo mniej nagrywam, jak jestem odklejony. Więc wam się wydaje. Bo mi się wydaje, kurwa mówię. Wiecie co? I przyszło do mnie, że to jest powód, dlaczego YouTube ryje banie. Bo w pewnym momencie nie wiesz, do kogo ty mówisz. Czy mówisz do siebie, czy do ludzi, nie? Kumacie, to wszystko to jest projekcja. Wszystko siedzi w baniach naszych. Całe życie to jest nasza chodząca głowa, galareta, która wszystko tworzy. O, Damian, kurwa, ogarnij się. Asia pyta, ciekawe jak długo się będzie utrzymywać faza po tym kursie i czy trzeba będzie brać dawkę przypominającą. Więc ja uprzedzając wasze pytania, na pewno bardzo długo się będzie trzymać. I nie wiem na razie, czy będzie trzeba brać dawkę przypominającą, ale może się przydać też dawka przypominająca. Just as you have to stop talking to hear what others have to say, you have to stop thinking to find out what life is about. And the moment you stop thinking, you become into immediate contact with the unspeakable world. Jarek, co tam trzymasz? Człowiek w poszukiwaniu siebie. Tak. W końcu siebie odnajdę. Przeczytaj dedykację. O. Powiedz mi, czy pasuje. Tak pisałem na szybko. Nie wiedziałem, co napisać. Nigdy nie wiem, co pisać. Jarek. Nie myśl, tylko wchodź. Od razu. Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi. Proszę, Jezus. Utrzymanie równowagi i utrzymanie uwagi jest to kluczem do wniebowstąpienia. Myślałem, że rozkminiasz, jak odszyfrować sekrety Matrixa i przebić się na drugą stronę, żeby rozpętać ogólnoświatową rewolucję. Niejako jest to coś bardzo podobnego. Wszystko w kwestii utrzymania równowagi i uwagi własnego umysłu. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Próba mikrofonu. Siemanko wam wszystkim ludzie, z tej strony Damian. Jest godzina 7 rano, o 7:30 już prawie. Przyszła do mnie taka faza w trakcie medytacji, żeby przyjść sobie, nie wiem jak to nazwać, parking, przyjść sobie na parking, osiedlowy podwórek. Osiedlowe podwórko. Wiecie, ostatnio w ogóle mam taką fazę, bo strasznie dużo używam języka angielskiego. I zaczynam zapominać polskich słów w ogóle. Tak, pomyślałem, że zabiorę was tutaj. Co nieco pogadam, przerwę tą świąteczną nudę, którą zapewne czujecie. Pewnie wrzucę to wideo jutro, czyli w poniedziałek, albo dzisiaj w niedzielę. Nie wiem, zobaczę jaką będę fazę w trakcie montażu, ale tak, zobaczymy jak to pójdzie. Generalnie to nagrywam to wideo z kilku powodów. Jeden powód jest taki, że dawno nie nagrywałem vlogów, a strasznie za tym tęsknię, bo bardzo lubię odwalać przed kamerą, robić różne mądre rzeczy i niemądre, tylko też, Jezus Maria, jak ja nie mówię po polsku. Strasznie lubię ten kreatywny proces w trakcie montażu
vloga i strasznie za tym tęsknię, więc nagrywam to wideo dla siebie, ale nie tylko, bo chcę, żeby też było ciekawe i trochę rozrywkowe. Nagrywam je też, bo potrzebuję się trochę wygadać i przedstawić wam co nieco moją wizję na ten kanał, na przyszłość. Tak, bo wiecie, dla mojego mózgu kanał na YouTubie to jest też relacja z widzami, to nie jest tylko moje gadanie, więc tu nie chodzi tylko o mnie, ale też o innych ludzi też. I widzę, że pada mi bateria w drugim aparacie, więc pewnie zbyt wiele sobie nie nagram. A szkoda, kurczę, tyle nieprzewidywanych rzeczy w trakcie nagrywania. To zawsze trzeba mieć zaplanowane. Dawno nie używałem tego drugiego aparatu, a chciałem go użyć jako mikrofonu. I teraz nie wiem, kiedy mi się wyłączy. I ten moment, kiedy czekasz, aż się wyłączy. Never mind. Jest sobie 2024 rok. Minęło 5 lat od początku pandemii. 5 lat minie, odkąd przyjechałem do Krakowa. 5 lat. 5 lat. W maju... kwietniu? Kwiecień, maj? Minie 5 lat. Zanim mówiłem, bo to tak szybko minęło, że masakra dla mnie. Dopiero co niedawno tu przyjechałem, pakowałem wszystko do Mitsubishi i tak pojawiłem się tutaj w Krakowie. A potem sru, pandemia i wehikuł czasu, jesteśmy tutaj. Tak akurat się złożyło, że ja przyjechałem do Krakowa i zaraz była pandemia, nie? I wszystko tak przepłynęło. A wiem, co miałem wam powiedzieć, bo generalnie sile się z zamiarem, żeby zrobić warsztaty w tym roku. Pierwsze popandemiczne warsztaty. Tylko muszę się jakoś zebrać z tym pomysłem, bo rozkminiam sobie to już od dłuższego czasu, ale jeszcze nie podjąłem decyzji, czyli nie mam żadnego terminu. Muszę po prostu wynająć salę na którąś sobót. Tak kminię, że mi sobota najbardziej pasuje. Którąś sobotę bym sobie wynajął salę na cały dzień. Po prostu zrobiłbym warsztaty. Na warsztatach byłyby ćwiczenia z mojej książki. Po kolei byśmy sobie przerabiali wszystkie ćwiczenia z mojej książki. No może nie wszystkie, bo jest ich za dużo, ale te najważniejsze, czyli medytacja, prowadzenie dziennika, kontemplacja, przerabianie przekonań, ale też koło coachingu i tam mam kilka takich fajnych ćwiczeń z wyznaczaniem wizji na siebie, na przyszłość. I myślę, że to byłoby spoko, tak żeby zacząć nowy rok. Ja tylko na razie muszę sobie to poukładać i rozplanować. Trochę muszę wam przyznać, że się przygniotłem robotą. W sensie, że etatem, który wykonuję. Może nie tyle przygniotłem, ale moja praca, którą wykonuję na co dzień, jest bardzo wygodna, bo pracuję jako grafik zdalnie i robię te wszystkie takie fajne graficzne rzeczy, które ja lubię robić. I poza tym, że ja się wyszaleję, poza tym, że się wyszaleję, to mimo wszystko po całym tygodniu pracy nie chce mi się już nic robić dalej w weekend. Ja uważam, że to jest całkiem spoko, no bo trzeba sobie żyć, nie? Jakby w sensie... W życiu nie chodzi o to, żeby cały czas zapierdalać, nie? Nie chodzi o to, żeby cały czas pracować, ale też żeby mieć czas na odpoczynek i na siebie. Ale mimo wszystko, wydaje mi się, że trochę stałem się z tym komfortowo. Ja naprawdę tracę poczucie tego, jak mówić po polsku. Ale nie wiem, czy to też czasami od medytacji. Never mind. Tak, czyli chciałbym zrobić warsztaty w tym roku. I też już z Kamilem, moim znajomym, rozkminialiśmy, żeby może zrobić jakieś spotkanie też w tym roku, takie z widzami. Kamera mi się wyłączyła jedna i przestała zbierać dźwięk, więc musiałem przypiąć mikrofon do drugiej kamery i ją podstawić bliżej. Tak, czyli fajnie, myślę, żeby było zrobić warsztaty w tym roku, jakieś spotkania. Tylko muszę się najpierw sam zorganizować z tym, co ja chcę zrobić i kiedy. I ewentualnie, jak już będę miał jakieś daty potwierdzone, to dam wam znać. Ale tak, już wstępnie mówię, że coś na pewno się w tym roku wydarzy, więc... Miejcie oczy i uszy otwarte. Tak, tak. Ło. Co to jest? Kruk. Kruk? Co ty jesteś? Jakiś ptak. Tak, miśki. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego. Elo, buźka.